Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł: bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest bowiem dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Rozważamy dzisiaj fragment Jezusowego kazania na górze. Chrystus, jak nowy Mojżesz, siedzi na górze i wyjaśnia zgromadzonym wokół tłumom prawo Boże. Nie zmienia przykazań, ale podaje ich poprawną interpretację. Ludzie religijni, a za takich uważają się przecież faryzeusze i uczeni w Piśmie, często są zaślepieni i fałszywie rozumieją wolę Bożą. Widzieliśmy przecież wiele takich przypadków. Z jednej strony posty, ofiary i długie pacierze, a z drugiej strony pogarda dla drugiego człowieka, uważanie siebie za lepszego od innych, a nawet przesądzanie o własnym zbawieniu i potępieniu przez Boga wszystkich innych. Myślenie takie jest myśleniem diabelskim. Jezus pokazuje właściwą miarę. Bóg kocha ludzi, także tych, których ty nienawidzisz, którymi pogardzasz i którym źle życzysz. Miłość do Boga wymaga miłości do całej Jego rodziny, w tym także do tych, którzy nie myślą tak jak ja i nie podzielają moich wartości. Miłość, do której wzywa nas dzisiaj Bóg, to coś więcej niż literalne wypełnianie przykazań Bożych.
To stała motywacja do szukania dobra innych ludzi. To stawianie drugiego człowieka i jego potrzeb ponad potrzeby własne. Czy jesteśmy gotowi porzucić pokusę ciągłego stawiania na swoim? Czy w imię miłości stać mnie na pomoc innym ludziom, także tym, o których dotychczas sądziłem, że nie zasługują na moją pomoc, że nie są godni mojego zainteresowania? Skoro, jak wyznajemy w kredo, Jezus stąpił do piekieł, to dziś mogę Go spotkać również tam, gdzie nikt się nie spodziewa Go spotkać. Szukajmy okazji do uczynienia innym dobra, a znajdziemy Jezusa.